Nie wiem, po co sąd odroczył rozprawę. Ja i tak nie zmienię zdania. Spokojnie. No przecież nikt cię na siłę w tym małżeństwie nie zatrzyma. Wczoraj zaczęłam już nawet pakować swoje ciuchy, ale dostałam takiej migreny ze stresu, że musiałam się położyć. Czyli jednak wyprowadzasz się z domu? Stwierdziłam, że nie ma na co czekać. Dokąd pójdziesz? Pewnie coś wynajmę, a na razie zatrzymam się u Kai i Izy. A może wprowadzisz się do mnie? Co? No, jestem sama, miejsca sporo, miałabyś swój pokój. Proponujesz mi wspólne mieszkanie? A co w tym dziwnego? Nie no, zaskoczyłaś mnie, nie wiem, co powiedzieć. No ale mam nadzieję, że pozytywnie. No jasne. Mogłoby nam być dobrze razem. A co ty robisz? Myślałam, że tego chcesz. Dlaczego miałabym chcieć? Nie pociągają cię kobiety? Nie. O rany. Ale przepraszam. Widocznie źle zinterpretowałam sygnały. Jakie sygnały? Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Bo jesteśmy. Pójdę już. Ala, zaczekaj. Przepraszam. Zapomnij o tym. Spróbuję. Cześć. Miałam takie przeczucie, że Marzena woli kobiety, no ale jakoś głupio było mnie o to zapytać wprost. Kiedy mnie pocałowała, zamarłam. Nie wiedziałam, jak mam się zachować. To było dziwne. Nie rozmawiałam z Alą na temat mojej orientacji seksualnej, ale myślałam, że to jest jasne jak słońce. Często się do mnie przytulała, szukała bliskości. Myślałam, że jest otwarta na związek z kobietą.